Elo kolarskie wariaty, tu Wojtek z tej strony, a to są kolarskie wieści, czyli wyjątkowe podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia w świecie kolarstwa. Co dzisiaj zobaczymy? Delfinat, Leogang, a także rower na sprężynę. Zacznijmy sobie od wyścigów szosowych, a mianowicie od Criterium du Dauphiné. Często określa się ten wyścig jako próbę generalną przed Tour de France. Chociaż zabrakło kilku dość ważnych kolarzy. W Ineosie nie pojawił się nikt znaczący. No oczywiście oprócz Michała Kwiatkowskiego, czy tam takiego pomniejszego kolarza jak Filip Poganna, no bo nikt nie może się równać z Kwiatem. Z Emiratów zabrakło Tadeja Pogaczara, ponieważ ten skupił się na swoim wyścigu w Słowenii. I tu, uwaga, pierwszy etap wyścigu dookoła Słowenii wygrał Rafał Majka. Jest! Ale były też zespoły, które zabrały przepotężne składy, jak choćby Jumbo Visma. No i to było widać, że pokazali moc. No w sumie nie mieli żadnego słabego kolarza tak naprawdę w zespole. No i to było widać, bo wygrali w sumie 3 etapy, no i oczywiście generalkę. 2 etapy wygrał Wout van Aert, natomiast jeden Jonas Vingegaard, a generalkę wygrał nie kto inny jak oczywiście Primož Roglič. I w sumie mogliby mieć o jeden etap więcej, gdyby nie to, że Wout van Aert za wcześnie się zaczął cieszyć ze zwycięstwa, no i niestety David Godin go wyprzedził tuż przed kreską. To było coś śmieszne. Za to włodarze zespołu Total Energies no, też mogą być zadowoleni z Delfinatu, ponieważ ich kolarze Willermors i Ferron wygrali 2 etapy z ucieczki. I tak w sumie po Criterium du Dauphiné, tak w sumie wiemy, że nic nie wiemy, no bo niby pokazali się Jumbo Visma, że są mocni, no ale z drugiej strony inne zespoły nie przyjechały w najmocniejszych składach. Generalnie dalej wiemy, że Primož Roglič jest mocny z ekipą, a reszta, czy jest mocna, czy nie jest mocna, nie wiem. No nie mieliśmy braci Yatesów, nie mieliśmy Nairo Quintany, nie mieliśmy Romaina Bardetta i oczywiście nie mieliśmy Tadeja Pogaczara i nie wiemy w konfrontacji tych najwyższych, kto jest z nich najmocniejszy, który ma teraz najlepszą nogę. No cóż, może dzięki temu Tour de France będzie zdecydowanie ciekawsze. A teraz przenieśmy się w takie bardziej błotniste i kamieniste tereny, bo ostatnio odbył się w Leogang Puchar Świata jednocześnie w cross country, w trybie olimpijskim, jak oczywiście w downhillu. W XCO pani zaorała wszystkie zawodniczki Luana Lecomte, która wyprzedziła drugą Jenny Riesves aż o ponad minutę. Natomiast o trzecie miejsce powalczyły sobie kolarki ze Specialized'a i w tej siostrobójczej w sumie batalii zwycięsko wyszła Austriaczka Laura Stiger, pokonując Sinne Fry. No i oczywiście kibice w Leogang się cieszyli z tego powodu, bo to w końcu jest w Austrii. U panów zaś mieliśmy pojedynek szwajcarski, bo oto o pierwsze miejsce walczyli łysy z cross country, czyli Nino Schurter oraz Matthias Flückiger. No i z tej batalii oczywiście lepszy był Matthias Flückiger. A coś się spodziewaliście, że łysy? Nie, tym razem nie. To był Matthias, który na jednym z podjazdów zaatakował i zostawił Schurtera w tyle. Co generalnie nie było jakiejś dużej różnicy po tam kilka sekund, no ale to przeważyło. Natomiast trzeci był Alan Hafferly. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. I chyba nie widziałem go jeszcze ani razu na podium. No, może dlatego, że jeszcze pewnie był dopiero świeżakiem, bo on ma teraz 26 lat, o ile dobrze pamiętam. A co się działo w downhillu, czyli w dyscyplinie, gdzie zawodnicy totalnie wyłączają
instynkt samozachowawczy i jadą tam, gdzie naprawdę większość by się bała. Otóż królową Leogang została znowu Camille Balanche, która wygrała w zeszłym roku, no i jeszcze w poprzednim roku też wygrała. Natomiast druga była Miriam Nicole, która też bardzo chyba lubi w Leogang zajmować drugie miejsce. Może nie. Natomiast trzecie miejsce wywalczyła Eleonora Farina. No i to chyba jest zaskoczenie. U panów zaś wygrałby Benoit Coulnage, gdyby nie to, że no się po prostu wyrżnął. A szkoda, bo na trzecim pomiarze czasu miał już prawie 1,5 minuty przewagi. Ale w związku z tym podium było brytyjsko-hiszpańskie. Dwóch Brytyjczyków i jeden Hiszpan. Wygrał Matt Walker. Drugi był Danny Hart, natomiast trzeci Angel Suarez Alonso. Tak mi się wydaje, że złodzieje bardzo uwielbiają rowery, bo te przedmioty to tak w sumie łatwo ukraść. Po prostu podnosisz i idziesz sobie z tym, a dodatkowo reprezentują całkiem dużą wartość w niektórych egzemplarzach. A rowery zawodowego peletonu są oczywiście jeszcze więcej warte, no bo mają najlepszy osprzęt. Damskiemu zespołowi Tereka w ciągu 2 tygodni 2 razy skradziono rowery. 2 razy 2, oni mają chyba szczęście, to cyfry 2. Tym razem były to 2 Emondy, na których jeździły Eleanor Backstedt i Audrey Cordon-Rago. Ale sama wartość w sumie zwala z nóg, bo oszacowano, że rowery z całym tym swoim osprzętem w sumie są warte 50 tysięcy funtów. 25 tysięcy koła za sztukę. I szybko licząc, to jest ponad 100 tysięcy za rower. I teraz pytanie do Was. Kto z Was ma samochód, który kosztuje więcej niż 100 tysięcy? Bo ja na pewno nie. Ale wróćmy sobie do Criterium du Dauphiné, bo oprócz jazdy na rowerze mieliśmy też taki lekki sparring bokserski, taki zapaśniczy, o, bardziej by to pasowało. Juan Sebastian Molano widocznie chciałby spróbować swoich sił w sportach walki, bo najpierw chwycił sztycę roweru Hugha Page, po czym go odepchnął, znaczy ten rower tak odepchnął. Następnie zaczął dyskutować z nim, gestykulować, wiecie, tak, 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 ty, taki, by na końcu zdzielić go w głowę. No, w kask, no, tak, walnął go w głowę. Oczywiście było to tym spowodowane, że Page trochę jechał w lewo, Molano by jechał za nim i trochę się zdenerwował, że go trochę wyprowadził na zewnątrz, ale to kurczę bez przesady. Nie muszę chyba mówić, jak idiotyczne i niebezpieczne zachowanie to było. Było to na 6. etapie. Na sędziowie na szczęście zachowali się odpowiednio i zdyskwalifikowali Molano. I bardzo dobrze. Nowości sprzętowe skupione będą na rowerach górskich. Największa nowość w zeszłym tygodniu, ostatnimi czasy, to nowy Canyon Lux. Najważniejsza rzecz w tym nowym modelu to oczywiście waga. Nowy Lux CFR, czyli tej najlepszej, najwyższej specyfikacji, jest lżejszy od poprzednika aż o 127 gramów. Znaczy się, sama rama jest lżejsza, no ale chyba zrozumieliście, o co mi chodzi. I podobno jest to jedna z najlżejszych ram do cross country z pełnym zawieszeniem. I oczywiście musi być progresywna geometria. Kąt główki ramy spłaszczy o całe 1,5%. Ridge jest teraz dłuższy o 15 mm. I skrócili, znaczy obniżyli stack o 19 mm. Jeszcze tam rura podsiodowa jest o 0,5 stopnia bardziej stroma, ale to już naprawdę opuśćmy sobie te bzdety.
I jeszcze jedna ważna rzecz. Wszędzie wsadzili Ceramic Speeda. Mamy go naprawdę wszędzie, w każdym możliwym miejscu, gdzie są łożyska. W sterach na przykład łożyska tej firmy, wsadzili je i one podobno mają dożywotnią gwarancję. Ciekawostka, jak to wygląda w praktyce. I coś dla mechaników. Pełna integracja przewodów. Tak, wsadzili przewody oczywiście tam, gdzie jest, wchodzi w stery, tam pod mostkiem, więc wszyscy mechanicy, którzy będą się bawić z luksem, a pewnie to będzie mało rowerów z racji tego, że to jest w cholerę drogie, to będą pewnie klnąć i przy okazji właściciel dużo zapłaci za wymianę przewodów. No ale jak kogoś stać na taki rower, to kilka stów, to co to jest? Wiecie, nie wiem czy zauważyliście, ale w Pucharze Świata w cross country próżno szukać rowerów ze sztywną ramą. No nie dziwię się. Teraz trasy są takie bardziej techniczne. W związku z tym no, sztywniaki są po prostu wolniejsze, a przez co też bardziej męczą jeźdźca. Ale są też takie marki, które tworzą takie niby fule, znaczy takie, wiecie, bez nampera, ale też z jakimś tam systemem, który by robił za zawieszenie. I takim rowerem jest na przykład Lee Coogan Innova. Ciekawostka, Lee Coogan to siostrzana marka marki Basso, żebym to powiedział. To siostrzana firma marki Basso, która Lee Coogan oczywiście tworzy rowery górskie. Koniec ciekawostki. Wróćmy do roweru. Jest i on ma zamiast dampera coś, co Włosi nazwali, chyba to są Włosi. Innova Structural Suspension. Świetna nazwa. Mogli to trochę się bardziej nad tym zastanowić. Nieważne. Ten system to sprężyna wykonana z włókna węglowego, przykręcona oczywiście do ramy. Plus dwa takie malutkie tłumiczki olejowe. I podobno ten system jest pasujący do ludzi nawet do 100 kg wagi, ale oczywiście można go skustomizować, wiecie, podregulować, tam pozmieniać coś. Tylko problem jest jeden, że można to zrobić jedynie w autoryzowanym serwisie producenta. No, życzę powodzenia w poszukiwaniu takiego serwisu. I to całe wymyślanie koła na nowo daje nam w sumie 30 mm skoku. Mało, no ale zawsze coś. A na stronie producenta znalazłem, że rower ten kosztuje 7700 euro. Także może przejdźmy dalej. Marcek pokazał nowy damper. I wiecie, jaka jest największa nowość? To, że zbiorniczek ten u góry jest umieszczany asymetrycznie. Dzięki czemu mamy dostęp do tych wszystkich regulacji, do tego wentylka, dzięki czemu możemy łatwiej napompować damper. I tak w sumie, no to ten damper, jeśli chodzi o tam specyfikację, to jakoś nie jest ciekawy. No bo skoro nawet się nie chwalą tym za bardzo na stronach internetowych, nie zauważyłem jakiejś większej innowacji w tych damperach. To chyba nic więcej ciekawego nie ma w nich. Ale za to Marzocchi wymyśliło to, że ten damper będzie to stosowany do bardzo szerokiego spektrum zastosowania. Od downhilla po dirta. Totalnie szeroki zakres dostosowania, ponieważ wymyślili, że damper ten będzie dostępny w aż 8 opcjach metrycznych oraz w 5 w standardzie trunion. No, dość pokaźna liczba.
A cena? No to marne 639 euro. Co to jest? I to by było na tyle, jeśli chodzi o kolarskie wieści. No to jeszcze ogłoszenia parafialne. W tę niedzielę postaram się wypuścić ostatni odcinek poświęcony serii na temat tego oto pięknego roweru, a mianowicie Wigremu Gravelowi, czy jak wolicie, Wigrelowi. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!